Cześć, kontynuujemy cykl Rzecz Jasna. Dzisiaj powiemy, dlaczego kontrola pH organizmu jest tak bardzo ważna. Otóż zakwaszenie organizmu, to już doskonale wiecie, powoduje bardzo niebezpieczny niedobór bardzo ważnych pierwiastków zasadowych, przede wszystkim wapnia, magnezu, sodu, chromu, miedzi, a także pierwiastka życia, krzemu. Skutkiem tego jest chroniczne niedotlenienie i niedożywienie bilionów komórek organizmu oraz ich zatrucie produktami odpadowymi, które zalegają w organizmie. Prowadzi to do niedorozwoju i upośledzenia wszelkich funkcji komórek, tkanek i narządów, powstania różnorodnych, bardzo groźnych schorzeń oraz obniżenie mocy układu odpornościowego, czyli immunologicznego. I permanentne zakwaszenie powoduje swoistą korozję, rdzewienie organizmu, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. To momentalnie widać, zwłaszcza po stanie włosów, zębów, paznokci, cery, skóry całej itd., itd. Z tego względu odkwaszenie organizmu jest warunkiem koniecznym utrzymania naszego zdrowia oraz skutecznego i bezpiecznego leczenia wielu chorób, ale przede wszystkim, proszę Państwa, otyłości, a zwłaszcza wewnętrznej, czyli inaczej tak zwanej trzewnej albo wisceralnej. I o tym mówi doktor nauk medycznych Lucian Langner. Leczenie to odkwaszanie. I również właśnie dlatego powinniśmy umieć kontrolować na bieżąco pH naszego organizmu. I nasz kompleksowy program ochrony zdrowia, jak mówiłem, opracowany przez lekarzy, daje taką możliwość, bo powinniśmy wiedzieć, co dzieje się w naszych organizmach. Podobnie jak w samochodzie, kiedy zapalają się lampki ostrzegawcze, że na przykład akumulator nie jest ładowany, albo że spada ciśnienie oleju w silniku. I jest to logiczne, prawda? Pójdźmy dalej. Nie jest możliwe pozbycie się nadmiaru tkanki tłuszczowej, a zwłaszcza wisceralnej, czyli trzewnej, wewnętrznego tłuszczu, bez wyrównania odczynu pH. Prawidłowy poziom pH organizmu jest też kluczowy dla funkcjonowania neuronów, prawidłowej pracy serca i wielu innych narządów, zapewnienia wysokiego tempa przemian metabolicznych, a w szczególności produkcji kwasów. I to jest bardzo ważne, proszę Państwa, przy odchudzaniu. Skutecznym i bezpiecznym odchudzaniu. I kiedy pH organizmu obniża się poniżej 6,4, zachodzi dezaktywacja wielu enzymów, wskutek czego układ trawienny działa nieprawidłowo i nadmiar kwasu w organizmie spowalnia trawienie i wydalanie szkodliwych substancji. I w takich warunkach witaminy, minerały i najlepsze nawet suplementy pokarmowe nie mogą być efektywnie przyswajane, a odchudzanie jest po prostu zwyczajnie bardzo utrudnione. Skutecznego odkwaszania i zaopatrzenia organizmu w składniki mineralne nie przeprowadzimy jednak stosując na przykład wyłącznie sodę oczyszczoną. Wielu terapeutów poleca sodę. Oczywiście, że ta metoda ma niewątpliwie pozytywny rezultat, ponieważ faktycznie odkwaszenie nastąpi. Pozwoli też na oszczędzanie składników mineralnych, które do tej pory były zużywane na odkwaszanie. Jednak soda, sama soda nie dostarczy składników budulcowych dla naszych uszkodzonych naczyń krwionośnych, dla zniszczonej chrząstki stawowej, nie uzupełni ubytków mazi stawowej chociażby. Nie ma smarowania, nie smarujesz, nie jedziesz. Prosta zasada. Bo tu jest niezbędne dostarczenie wielu minerałów jako produktów, jako substratów do budowy chrząstki, do budowy mazi stawowej i tak dalej. Tutaj także, proszę Państwa, nie chodzi o zwykłą neutralizację kwasów w prostej reakcji chemicznej, bowiem żywy funkcjonujący organizm to nie jest laboratoryjna probówka z pojedynczą tylko reakcją. Tym bardziej, że takie proste odkwaszanie nie ureguluje pracy pomp jonowych, mówiliśmy o tym swego czasu, a także może spowodować zmianę pH jelita z lekko kwaśnego na zasadowe, co będzie prowadzić do wielu kolejnych komplikacji. Chodzi tu więc, proszę Państwa, o dostarczenie organizmowi wielu niezbędnych, zbilansowanych i kompleksowo działających substancji mineralnych, zawierających między innymi nie tylko węglany, ale również cytryniany. I te naturalne substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek odkwaszają organizm właśnie na poziomie komórkowym, eliminując groźne kwasy z wnętrza komórek i nie zmieniają także pH jelita. I bez odkwaszenia, czyli eliminacji z organizmu kwasów dezaktywujących przemianę materii i uzupełnienia zasadowych substancji mineralnych, żadna typowa metoda odchudzania nie ma żadnych szans
powtarzam, na skuteczną redukcję masy ciała bez efektu jojo, czyli w sposób trwały. Dodatkowo praktyka wskazuje, że zwykle po 2-4 tygodniach stosowania naszego kompleksowego programu kuracjusze odczuwają przypływ energii i obserwują znaczącą, bardzo pozytywną różnicę w wyglądzie skóry, włosów, paznokci. Do zobaczenia do następnego odcinka.